Co na telekomunikacji i współpracy w zespole kryje się pod hasłem kontraktowania? W jaki sposób zasady regulują wzajemne stosunki międzyludzkie w zespole? Kiedy możemy kontraktować zasady z innymi i na czym polega zjawisko rekontraktowania? Jakie są rodzaje kontraktu i dlaczego zasady mają tak duże znaczenie? Dlaczego Kontrakt na poziomie psychologicznym jest najtrudniejszy. Co warto kontraktować i jakie zasady przynoszą nam rezultaty? Bierzemy dzisiaj na warsztat nasze wzajemne potrzeby i oczekiwania, które w pracy zespołowej mają niebagatelny wpływ na naszą codzienną efektywność. Zapnij proszę pasy i lecimy. Kompetencyjnie, czyli rzeczowo o miękkich umiejętnościach. Psst. Cały materiał podzielony jest na kilka różnych etapów. Jeśli chcesz, skorzystaj z przygotowanych przez nas markerów w opisie lub suwaka, aby przenieść się do dowolnego rozdziału tego odcinka. Mówiąc o kontrakcie, mamy najczęściej na myśli jakąś formalną umowę czy dokument, który reguluje bądź co bądź warunki, terminy i zobowiązania każdej ze stron. Tymczasem w wymiarze zespołowym, takim firmowym, wewnętrznym, będziemy o kontraktowaniu mówić bardziej w kategoriach osiągania porozumienia. Świadomości w swoich wzajemnych potrzeb, orientacji w relacjach, jakie budujemy w zespole, a także w ramach jasno określonego sposobu działania. Kontraktowanie to nic innego jak proces mapowania kolektywnego wyobrażenia i oczekiwania tego, kim chcemy być jako zespół, co chcemy sobą reprezentować i na bazie tego, jakich zasad we współpracy ze sobą chcemy się trzymać. To tak jakby swoisty proces budowania pewnej kultury pracy w zespole, odpowiadającej zarazem codziennym realiom zawodowym, jak i koncentracji dookoła wspólnych wartości czy zachowań, które świadomie pozwalają nam wzrastać. Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że jakość relacji, jakie tworzymy w zespole, mają wpływ na jego całokształt, efektywność, wydajność, czy nawet zwinność w zgodzie z filozofią Agile. Możemy śmiało przyjąć, że jeśli wszyscy w zespole znają i respektują zasady, na które się wcześniej umówiliśmy, to unikniemy w ten sposób wielu, wielu niepotrzebnych nieporozumień. Dobry kontrakt zespołowy przekłada się na wzrost zaangażowania członków zespołu, śmielsze podejmowanie odpowiedzialności za rezultaty i podejmowane decyzje, poprawę komunikacji i szeroko pojętą atmosferę w zespole. Kluczem do tego jest, aby w pełni zrozumieć istniejące Zależności i powiązania pomiędzy, powiązania pomiędzy lub z moimi współpracownikami, pojąć obszary swojego działania, a tym samym kryjące się za nimi motywy, które rzutują na to, jak każda osoba funkcjonuje w środowisku zawodowym. Jeśli każdy w zespole będzie wiedział, na co może sobie pozwolić w relacjach zawodowych z innymi, a także będzie świadomy, Potrzeb ludzi dookoła siebie, to poczujemy się wszyscy bardziej zmotywowani, bardziej być może niż kiedykolwiek wcześniej. Podsumowując, kontrakt pełni funkcję regulującą wszelkie interakcje międzyludzkie w zespole poprzez zasady, których znaczenia nikt nie musi się domyślać. Kiedy możemy kontraktować? Odpowiedź brzmi: zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, czy funkcjonujemy już w istniejącym zespole, czy dopiero budujemy nowy. Nie ma znaczenia, czy pracujemy stacjonarnie, zdalnie, czy hybrydowo, ani to, czym de facto się zajmujemy. Tak długo jak tworzymy zespół, a nie zbieraninę niezależnych od siebie jednostek, tak długo będziemy czerpać korzyści z kontraktu, któremu poświęcimy uwagę. Ogólnie rzecz biorąc, kontraktowanie najbardziej sprawdza się w zespołach, w których to jego członkowie kooperują ze sobą nawzajem i łączy ich wspólny cel. Jeśli zespół Nazywa się zespołem tylko z nazwy, a tak naprawdę składa się z ludzi wykonujących pracę w zupełnym oderwaniu od siebie nawzajem, to nie powinniśmy nazywać go zespołem, a bardziej grupą projektową bądź roboczą, w której to zawarcie kontraktu społecznego może, ale nie musi przynieść korzyści. Idąc dalej, o wiele łatwiej jest podejść do kontraktowania w przypadku procesu budowania nowego zespołu, bo wszyscy zaczynają wtedy z czystą kartą. To idealny moment na to, żeby zacząć w ogóle od tego, na czym nam szczególnie zależy jako członkom zespołu, na jakie wsparcie liczymy i co chcielibyśmy osiągnąć jako poszczególne jednostki tworzące firmę, dział, zespół. Trochę trudniej jest w przypadku istniejącego już zespołu o dowolnym tak naprawdę stażu. W teorii tworzące taki zespół osoby znają się jak łysy konia, a w praktyce bywa różnie. Niekiedy dzielą mnie przykre doświadczenia, objawia się u ludzi taki brak zaufania, albo co gorsza, występują przeróżne dysfunkcje. Kontraktowanie sprawdzi się tam, gdzie relacje pozostają w miarę zdrowe. Jeśli prowadzisz dysfunkcyjny zespół albo Twoje środowisko pracy jest toksyczne, to bardziej polecam Ci zacząć pracę z zespołem na bazie naszych materiałów do pracy z dysfunkcjami zespołowymi Patryka Lencioniego, do których link znajdziesz w opisie. Lub na naszej stronie internetowej. Tymczasem, wracając do tematu, każdy zespół możemy rekontraktować i to jest bardzo ciekawe. Wrócić do samego początku, zaproponować, abyśmy jako zespół zebrali wszystko, na czym nam zależy do kupy, uwzględniając przy tym perspektywę każdej osoby, a także nasze wcześniejsze wzajemne doświadczenia. Chodzi o to, żeby omówić na nowo niepisane wcześniej zasady, być może je troszeczkę tak naprostować, albo postawić nowe względem obecnych okoliczności. Rekontraktowanie jest też o tyle istotne, że pozostawia nam taką furtkę do tego, żeby w dowolnym momencie wrócić do kontraktu zespołowego, jeśli będziemy czuli taką potrzebę. I tutaj warto zaznaczyć, że w zespole nic nie jest na stałe i nasze relacje są płynne, a więc wymagają ciągłej uwagi. Rozważmy jeszcze różnicę pomiędzy zespołem rozproszonym, czyli pracującym zdalnie, w systemie hybrydowym lub na miejscu w biurze. Doświadczenia, jakie nabyłem przez ostatnie lata pandemii, pokazały mi, że ewidentnie praca w zespołach zdalnych przyprawia ha, dużo więcej trudności. Pracując zdalnie, nie widzimy się na co dzień, nie integrujemy się za często albo wcale, ani nie mamy też okazji na taki small talk w kuchni, który rozładowuje takie codzienne ewentualne. Ciśnienie. Integracja zespołu, jak wiemy, ma przelubrzymie znaczenie dla jakości relacji, szczególnie dla osób ekstrawertycznych, towarzyskich, relacyjnych, gdybyśmy brali pod uwagę perspektywy poznawcze badania psychometrycznego Fris o stylach myślenia i działania, o których nagrałem rozmowę z Małgorzatą Podolecką na kanale YouTube Train Brain Polska. Gorąco polecam. Tymczasem, co możemy dodać o zespołach hybrydowych lub pracujących twarzą w twarz z innymi ludźmi w biurze? Różnice w stylu współpracy są z pewnością widoczne, ale co do zasady, kontraktowanie również znajdzie tutaj swoje zastosowanie, bo wielokrotne interakcje tak samo rodzą nieporozumienia, jak mogą usztywniać na różne sposoby naszą pracę, współpracę. Porozmawiajmy o rodzajach kontraktu i tym samym o zasadach, jakie za nimi stoją. Korzystając z analizy transakcyjnej, czyli koncepcji psychologicznej zapoczątkowanej przez Erika Berna, przyjmuje się, że kontrakt występuje na trzech poziomach, tzw. Tak 3P: proceduralnym, profesjonalnym, psychologicznym. Kontrakt proceduralny jest najbardziej intuicyjny. Obejmuje bowiem wszelkie warunki ramowe naszej współpracy w zespole. Dotyczy na przykład podziału ról, i odpowiedzialności w ramach struktury, częstotliwości spotkań zespołu, wytycznych dotyczących obiegu dokumentacji albo ustaleń dotyczących raportowania w projekcie. Zazwyczaj nawet nie nazywając tego kontraktem, ustalamy pomiędzy sobą wszelkie procedury dotyczące współpracy. I nie jest to nic nowego, a tym bardziej odkrywczego. Piotr Jankowski w naszej rozmowie z września 2023 roku, która jest dostępna na YouTube na kanale Train Brain Polska, nazwał kontrakt proceduralny nudą. Czymś, co robimy de facto intuicyjnie. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to że kontrakt proceduralny odnosi się też do narzędzi, jakie wykorzystujemy w pracy, świadczeń pracy dla klienta wewnętrznego, czy wymagań, jakie muszą zostać spełnione. Powiedziałem o warunkach ramowych, także pora na drugi rodzaj kontraktu czyli tak zwany kontrakt profesjonalny, który odnosi się do treści pracy, jaką wspólnie lub nawzajem dla siebie wykonujemy. Tutaj bardziej chodzi o wymiar merytoryczny, czyli cel naszej wspólnej pracy, rezultaty, jakie chcemy osiągnąć, zamierzenia, jakie nam przyświecają, efekt końcowy, który jest oczekiwany przez interesariusza z zewnątrz, czy chociażby kompetencje, które potrzebujemy jako zespół rozwijać. Najzwyczajniej bywa tak, że procedury to jedno, a kto z kim, po co i dlaczego to drugie. Różnice pomiędzy kontraktem proceduralnym a profesjonalnym ilustrują warunki brzegowe, a także na przykład niezbędne wyczucie albo elastyczność przy bardziej wrażliwych tematach narzucających ograniczenia. Przykładem z innej bajki mogą być szkolenia negocjacyjne. Zespół handlowy uczy się, czym jest na przykład batna, i po takim warsztacie wie, jak ma postępować w zależności od sytuacji, ale to nadal są tylko procedury. Treścią są obiecujące pomysły i to, w jaki sposób handlowiec przekształci je w praktyczne możliwości negocjacyjne, a to dopiero świadczy o sile czy pozycji negocjującego. Tak samo w zespole. Ramą może być zakres odpowiedzialności, ale treścią to, co wypracowujemy z udziałem innych w oparciu o zasady profesjonalne. Ostatnim i w sumie najważniejszym, najtrudniejszym, a także najczęściej umykającym uwadze liderów jest kontrakt psychologiczny, który reguluje kontekst naszych przekonań, świadomych lub nieświadomych zachowań, motywacji wewnętrznej, potrzeb na poziomie relacji z innymi, wartości i postaw, jakie wnosimy wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza jako członek zespołu. To na tym poziomie dochodzi do najczęstszych nieporozumień, które przeradzają się w konflikt. Kontrakt psychologiczny ma za zadanie uświadomić nam, jak bardzo różnie postrzegamy jedno i to samo, a także jaki powinniśmy mieć bardziej do siebie stosunek, kiedy dzieje się coś nie po naszej myśli. Niekiedy dotyka to nawet nieuświadomionych zachowań, z których nawet dotychczas nie zdawaliśmy sobie sprawy, a które są widoczne dla innych. Kontrakt psychologiczny, chcąc czy nie chcąc, odnosi się do warunków pracy. A także jej treści, to o czym mówiłem wcześniej, ale de facto dotyczy czegoś znacznie głębszego. Tłumaczy każdemu dookoła, jakie motywy kryją się za postępowaniem poszczególnych osób i na czym im zależy, aby czuć się bezpiecznym, akceptowanym, wysłuchanym czy poszanowanym. Mowa tutaj o tym, jak chcemy, aby prowadzone były rozmowy w zespole, jakiego rodzaju wsparcia oczekujemy przy okazji udzielania sobie informacji zwrotnej. Jakie wyznaczamy sobie granice pomiędzy życiem prywatnym, zawodowym, znaczy się i rodzinnym, czego potrzebujemy, aby sobie zaufać, jakie nasze wartości korespondują z tożsamością firmy, a nawet kiedy i gdzie ważna jest dla nas tradycja czy religia. Innymi słowy, kontrakt psychologiczny pije do wszystkiego, co nie jest powierzchowne i widoczne na pierwszy rzut oka, nie jest materią związaną z wykonywaniem pracy, a bardziej z tym, co sprawia, że budujemy pewną. Wspólnotę. Ludzie mają bardzo różne potrzeby psychologiczne. I jeśli poczują, że zostały one zaopiekowane przez zespół, to odwdzięczą się innym z nawiązkom. I najlepiej pracuje się i rozumuje na przykładach, także teraz przejdę do ostatniej części tego odcinka, aby zaprezentować Ci aż 10 nietypowych przykładów, dookoła czego możemy zbudować kontrakt. Być może kontrakt dla Twojego zespołu. Sztuką jest tak poprowadzić spotkanie zespołu, aby rozkręcić dookoła kontraktu współżycia społecznego dyskusję. W większości przypadków, jeśli nam się to uda, to kolejne i kolejne zasady wyskakują już same z siebie, niczym grzyby po deszczu. Ostatnie pytanie w ramach tego odcinka brzmiało bo takie zadałem je we wstępie co warto kontraktować i jakie zasady przynoszą rezultaty? Wobec tego chciałbym się skupić na tym, co nieoczywistego możemy zaproponować w ramach naszego kontraktu z zespołem. Pamiętaj tylko, że najlepsze rezultaty przynoszą zasady, które zostały wypracowane wraz z pozostałymi, z członkami zespołu, a w żadnym wypadku nie narzucone. Możesz więc po tak poprowadzić dyskusję dookoła jakiegoś obszaru czy poruszanej kwestii związanej z Waszą pracą. Na poziomie operacyjnym, strategicznym czy związanym no, z, z atmosferą, aby twoi podopieczni sami wpadli na właściwy trop, z którego będą dumni. Dobrą praktyką jest zawczasu przygotować sobie na bazie własnego doświadczenia listę tego, co uważamy, że warto byłoby zakontraktować. Będzie to taki pewnego rodzaju punkt wyjścia do dalszych dywagacji w zespole. No i teraz tak. Co zatem warto kontraktować? Przedstawię Ci 10 przykładów. Spróbuj w międzyczasie wyłapać, co tak jakby łączy większość z nich. Lecimy. Po pierwsze, definicje nomenklatury, z której korzystamy. Na przykład, czym jest dla mnie deadline, co tak naprawdę oznaczają skróty myślowe, z których korzystamy. Takie jak na przykład ASAP, KYC i tym podobne korporacyjne lub branżowe skojarzenia korpo-skróty. Zapewniam, że nie dla wszystkich jest to oczywiste, a przy okazji dyskusji na ten temat idzie się nie lada zaskoczyć, bo każdy patrzy na świat przez swoje okulary. Po drugie, jeśli mamy priorytety, nie tylko w kontekście zadań, ale przede wszystkim wartości, jakie z nas wyznajemy, w co wierzymy i które cele są dla nas nadrzędne w ramach kultury organizacyjnej. Na przykład, czy ważniejsze jest niesienie pomocy koledze lub koleżance z firmy, czy może klient, który czeka na odpowiedź? Tego typu dyskusje potrafią naprawdę otworzyć oczy. Po trzecie, w jakich miejscach zakres naszych zadań, obowiązków i odpowiedzialności nakłada się na siebie nawzajem, bądź tak zazębia? Być może nie do końca rozumiemy rolę, a tym samym udział innych we wspólnym efekcie, jaki staramy się osiągnąć. Bywa, że zespoły nie grają do wspólnej bramki. Po czwarte. Na jakie żarty sobie pozwalamy? Gdzie są granice dobrego smaku w interakcjach towarzyskich pomiędzy nami? Niektórzy oczekują luzu, a nie uznają pewne granice a, sytuacje za niestosowne. Praca nad tym pomaga zespołowi osiągnąć balans w tym, jak powinniśmy się zachowywać. Po piąte. Co w zakresie naszych obowiązków lub codziennej pracy jest pisane palcem po wodzie, czyli w czym nie widzimy sensu i co będziemy robić, aby złamać, zmieniać status quo rzeczy, które są dookoła nas. Po szóste. Jak, powinniśmy, jak powinny wyglądać nasze spotkania zespołu, aby były maksymalnie efektywne, pobudzające zaangażowanie i niewymuszone. Bywa że ktoś przychodzi nieprzygotowany albo w ogóle wszyscy odpuszczają sobie dany temat do czasu jakiegoś spotkania, które sztucznie wydłuża czas pracy nad czymś. Po siódme. Jeśli chcielibyśmy, aby wdrażane były zmiany i pytanie brzmi, ile czasu potrzebujemy, aby się do nich zaadaptować. Być może w naszym zespole są osoby reprezentujące różne pokolenia, a tym samym mamy inne, co nieco tempo w procesie transformacyjnym. Jakiego doświadczamy tego co i jak robimy na co dzień. Po ósme, nie czujemy, że nasz lider jest jednym z nas. To może stanowić problem, warto to podjąć w trakcie takiej rozmowy. Niektórzy postrzegają lidera jako kogoś jakby z zewnątrz. Pytanie więc brzmi, jaka jest równowaga pomiędzy tym, jak lider reprezentuje organizację, a sam zespół. Po dziewiąte. Jaka jest nasza decyzyjność na poziomie członka zespołu, gdzie zaczyna się, kończy, a także jak daleko sięga nasza strefa wpływu? Czy mogę pójść do prezesa, udzielić mu informacji zwrotnej, z kim mogę niezależnie od lidera porozmawiać, a także budować relacje na zewnątrz zespołu? Strefa wpływu to jeden z najczęściej mylących obszarów, o których mówiłem przy okazji odcinka dotyczącego biznes proces ownershipu. I wisienka na torcie po dziesiąte. Jakich informacji potrzebujemy w pracy zespołowej, a także w jakiej kolejności, czy na jakim poziomie szczegółowości mają nam one być przekazywane? Kto chce, a kto powinien być zaangażowany w poszczególne sprawy? W zależności od kontekstu, branży i samego zespołu tego typu pytania rodzą naprawdę dużo wątpliwości i może na ich bazie zbudować fenomenalne, fundamentalne zasady. Kto z kim, kiedy powinien się kontaktować, kto być, powinien być zaangażowany, dołączony do na przykład tego konkretnego maila. I teraz tak, czy udało Ci się zauważyć, co łączy wszystkie przytoczone przeze mnie przykłady? Zauważ, proszę, że wymieniłem nie tyle 10 gotowych zasad, które warto byłoby kontraktować, co bardziej obszarów, na których te zasady mogłyby wyrosnąć, potencjalnie bazować, dając szerokie pole do dyskusji w zespole. I o to właśnie chodzi w całym kontraktowaniu. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się niedociągnięcia w procedurach, niedomówienia w komunikacji, niezgodności w charakterach, antypatie w przekonaniach, niekompatybilności w stylu pracy, jakieś odrębności w wartościach, być może sprzeczności w wynikach pracy, kolizje w interesach, niepoprawności polityczne, niekonsekwentne zachowania, wszędzie tam pole do popisu dla kontraktowania w zespole. Cała sztuka bierze się nie z omawiania oczywistych oczywistości, choć ich podkreślenia na wstępie, szczególnie kiedy budujemy dopiero zespół, ma znaczenia, a stąd jak dalece potrafimy sięgnąć naszym rozumowaniem do tego, co postrzegamy zgoła inaczej. I przypomina mi się taka historia ze szkolenia menadżerskiego, kiedy paru liderów nie wiedziało, jak ma się zachować wobec pracownika, z którym jednego dnia byli na piwie podczas piątkowej integracji, a w poniedziałek mieli od niego wymagać. Pomijając, że to kwestia asertywności, zainteresowanych odsyłam do odcinka na temat postawy asertywnej. Są dwa, dużo materiału na ten temat, to wyraźne zaznaczenie w zespole jak kształtują się nasze wzajemne relacje w zależności od kontekstu, w jakim się znajdujemy, może mieć nie lada znaczenie. Chodzi o to, że dzisiaj wypiliśmy razem piwo, ale w poniedziałek od siebie wymagamy i nie wykorzystujemy naszych prywatnych relacji w kontekście pracy. To jest kwestia zasady, zrozumienia, jakich rolach występujemy i kiedy w nie wchodzimy. I uwielbiam ten przykład, bo wiele osób, tym sami liderzy, czują się niezręcznie i nie wiedzą, jak mają postępować, łącząc takie różne role w interakcjach z ludźmi. To kolejna kompetencja, jakby nie patrzeć do omówienia innym razem, ale taka, która ma znaczenie dla zespołu i z pewnością pomoże, jeśli ją dobrze z ludźmi przedyskutujemy. Na koniec mam dla ciebie zadanie bojowe. Spróbuj podjąć się kontraktu ze swoim zespołem. Przygotuj sobie listę wszystkiego, co budziło dotychczas w twojej karierze wątpliwości na tle komunikacji i współpracy, a następnie na tej podstawie zaproś zespół do procesu kontraktowania. Niezależnie od tego, jaki macie staż, wszyscy razem. Niech wiatr wam sprzyja, a my widzimy się przy okazji następnego odcinka. Bardzo Ci dziękuję, do zobaczenia. Aha, i nie zapomnij, aby kliknąć przycisk subskrybuj, zostawić lajka, komentarz z dowolnym pytaniem lub subiektywnym punktem widzenia. Możesz też udostępnić ten materiał dalej w swojej organizacji lub na profilu LinkedIn. Będę dozgonnie wdzięczny i miej na uwadze, że nagry nagrywam wideokast, co oznacza, że możesz słuchać odcinków na dowolnej platformie podcastowej lub oglądać mnie na YouTube w pełnej klasie. Do zobaczenia. Wreszcie sobie tylko przesłucham fragmencik i zobaczę, jak to wyszło. Halo, halo, halo. Co na tyle komunikacji i komu... współpracy w zespole kryje się pod hasłem kontraktowania? Zasady regulują wzajemne stosunki międzyludzkie w zespole. I teraz pytanie. Jakie było pytanie? A w ogóle taka ciekawostka, bo dla jednego klienta teraz przygotowywałem program, który mnie w ogóle niesamowicie kręci, dotyczący mowy ciała Johna Navarro i chyba nagram od tym odcinek któregoś razu, chociaż bardzo trudno tutaj, bo byłoby trzeba zrobić masę, masę zdjęć, żeby zaprezentować e, widzom no i tym samym osoby słuchające tego w formie podcastu nie widziałyby zdjęć. Także tu są te ograniczenia niestety. Ale fenomenalny temat, na tema, fenomenalny temat na temat tego, jak odczytujemy, i w czym się mylimy, często postrzegając nasze reakcje mimiczne, mikroekspresje Paula Ekmana, czy aspekty właśnie związane z gestykulacją, pozycją ciała, które mówią nam najwięcej, bo dla przykładu najwięcej jesteśmy w stanie odczytać po nogach dlatego że poker face'a to my się już uczymy od dziecka. Nogi zdradzają bardzo dużo informacji.